Siema, siemek, pa, ja jestem Kokolino i witam was kończku na moim kanale, ale po pierwsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie suba raz łapę w górę i wpadacie w linki, które macie w opisie, tam macie link do Discorda, Instagrama, premiery mojej piosenki, która dzisiaj wychodzi o godzinie 16, tak, ogólnie trochę ta piosenka ma rozwalić system, już kilka widzów się net załamało, naprawdę, serio, załamało się kilka osób i dałem im komentarz, żeby się zapisali do psychiatry, bo im się to przyda, no bo niestety, ale jak Kokolino nagrała piosenkę, tak to widz napisał Kokolino i piosenka, no, może być naprawdę bardzo dziwnie. Dobra, ale nieważne, wpadajcie w linki w opisie i na Instagramie tam macie, możecie zrobić suba oraz łapy w górę, możecie też udostępnić ten odcinek do swoich każdego swojego znajomego, gdyż na 16 tysięcy subskrypcji robię dzień otwarty do znajomych, będziecie mogli zapraszać mnie do znajomych, zaakceptuję dosłownie wszystkich, nieważne czy to będzie 400, 500, 600, 900 osób, czy tam ile miliardów, i tak wszystkich zaakceptuję, a nie wszyscy będą mogli zostać na stałe, więc tak, zostaną tylko najaktywniejsi widzowie i też możecie wpaść na mojego Instagrama i polubić najnowsze zdjęcie, bo mały konkursik będzie, który organizuję w GTA na darmowy samochód, dosłownie na każdy samochód jaki będziecie chcieli, będziecie mieli go za darmo ode mnie, może być to nawet jacht, może być to laser, opresor, deluxo, nie wiem, zentorno, dosłownie każdy samochód będziecie mogli zgarnąć za darmo, tylko jeden samochód. Żeby nie zbankrutował, nie? Dobra, a tak, w dzisiejszym odcinku wam pokażę fajną, malutką, taką ciekawostkę i fajną, magiczną jedną rzecz, którą po prostu mało osób pewnie wie i o co w tym chodzi. I tak, i w ogóle chciałem wam się też zażalić, bo siedziałem sobie na kiblu, byłem w kiblu, nie? I takie przemyślenia. Żeby wybić się na TikToku, trzeba mieć dupę i piersi. Nie mam ani tego, ani tego, czy się nie wybiję na TikToku. Żeby na YouTubie się wybić, trzeba mieć albo starego nie mam, na szczęście, albo wziąć ubrania w leasing, samochód w leasing i popisywać się jakim to jest się bogaczem, żeby kidosy cię polubiły. Tego też nie zrobię, jestem niepełnoletni. No dobra, więc taki no trochę niestety, ale mały przypał do, chyba się do, będzie przejeba, do jednosłownie. No niestety, ale żeby mieć milion na TikToku, to trzeba być dobrą dupą, trzeba mieć kurna cycki jak balony, trzeba się ubrać jakby się szło do filmu porno i będziesz miał milion na TikToku za poruszanie dupą. Kiedyś widziałem takiego jednego mema, 8 lat pracy Freeza, 2 700 000 obserwujących na Instagramie. Laska na TikToku pokręciła dupą i w 4 miesiące ma 33 miliony tych obserwujących na Instagramie. Kurwa. Trzeba chyba zrobić operację plastyczną. Bez kitu. Chyba trzeba zmienić płeć. O, chyba trzeba zmienić płeć. No niestety, ale takie jest życie. Niestety. Freeze w 8 lat zdobył tylko 2 000 000 kręcenia dupą, zdobyła 33 miliony. Dobre, kurwa. Bez kitu. Bez kitu. Dobre, dobre. Ty, mam do was prośbę, weźcie wesprzyjcie kanał, bo nie stać mnie kurwa na te... Na Lamborghini, se kupię Lamborghini i będę kurwa miał milion subskrypcji na YouTubie, bo... Będę się popisywać, że jaki jestem kurwa milioner, o... Bez kitu, nie? Weźcie tam, wesprzyjcie kanał, bo ja chcę skupić co Lamborghini i ja se będę kurwa miał miliona na YouTubie i chuj. Dobra, a tak serio, przejdźmy już do odcinka. Dobra, pewnie dużo osób się z was zastanawia, jak szybko zdobyć RP, jak szybko zdobyć kasę, jak wszystko mieć w GTA, tak jak ja, pełne garaże samochodu, chociaż te konto i tak nie jest takie wyboostowane jak wcześniejsze, gdyż dostałem reset konta, niestety dostałem reset konta, bo Rockstar się chyba ze mną nie zakolegował. I dostałem mały reset konta niestety. Ale moje garaże mi się wydaje, że i tak bardzo ładnie wyglądają póki co. Chociaż tamte były dużo ładniejsze i bardziej były zapełnione. Chociaż te też są nawet ładnie zapełnione. Nie można narzekać, no niestety, ale nie są wszystkie dosłownie pełne. Chociaż będę je w sumie chyba zapełniać, bo nie oszukując się, chcę mieć ładne garaże znowu. I trzeba po prostu sobie trochę nagliczować gotówki i sobie po prostu znowu coś zakupić. Niestety, ale reset konta dostałem, bo zrobiłem kilka gliczy za dużo po prostu, a dokładnie to 3 albo 4 gliczy za dużo. Rockstar mi się nie spodobało i jebnął mi reseta, niestety, ale takie jest życie. A jeszcze chwila, zapomniałem wam powiedzieć ważnej rzeczy. Widz się spina, że ja nie czytam komentarzy. Ktoś się tam spinał pod najnowszym odcinkiem, pod wczorajszym, że ja nie czytam komentarzy. Ja czytam komentarze i wiem, że widz taki jeden, już go polubiłem osobiście, bardzo lubię tego widza. Naprawdę, bardzo go lubię, nie? Czekajcie, bo czekajcie, gdzie to kurna było? Czekajcie, bo ja nie pamiętam niku, nie?
Czekajcie, gdzie mój kanał? Czekajcie, one minute. One minute, please. Dzień dobry, dobra, Kokolino, czekaj. O! Fruit, podłoga Wiktor, kit się wkurzył. Dokładnie tak, mordo, weź kurna, skomentuj ten odcinek, a przypnę ci mordeczko komentarz i dam ci jakąś niespodziankę. Weź tam, skomentuj ten odcinek, jeżeli to oglądasz, to daj znać, a dostaniesz mały tam upominek ode mnie, tam, nie wiem, możesz sobie wybrać jakiś kolor deal, to ci to kupię. Ale nieważne, no serio. Naprawmy może sobie samochód. Kurwa. No, w końcu. Dobra, a tak serio. Zostawcie sobie łapy w górę i przejdźmy może do odcinka, bo naprawdę trochę się zagubiłem, bo tak no, no wiecie no, czasem trzeba coś zrobić, bo kończy mi się bez kitu. Mamy 27 luty, od 1 stycznia mam daily na kanale, to jest prawie czwarty miesiąc i mi się naprawdę kończą już pomysły, a bez szeregowego nie ma nic do roboty, nie, bez kitu. Chciałem dzisiaj nagrać odcinek z szeregowym, ale mam pomysł na nową serię, gdyż możecie wpadać na mojego Instagrama, będę wybierać osoby z Instagrama, będę co jakiś czas dawać po prostu na Instagramie ankiety albo coś takiego i będę po prostu dawać na Instastory pytajniki i kto skomentuje będzie mógł wystąpić w odcinku i to będą na przykład takie typu odcinki, na przykład, że każdy będzie miał co innego, na przykład jeden widz będzie mógł w odcinku se wybrać co będzie tylko chciał, będzie miał 14 minut załóżmy na rozkazywanie mi, jak powie, na przykład jakiś widz powie Kokolino kupi najdroższy jacht, ja będę musiał mu to kurwa kupić, tak, będę musiał mu to kurwa kupić, wezmę chyba kredyt, pojedźmy może do banku po kredyt, bo ja już szczerze, że ta seria będzie gruba, to żeby się zaopatrzyć w większą ilość gotówki, to weźmy sobie, pójdźmy do banku sobie wziąć kredyt. I tak, w tym odcinku chciałem tak naprawdę pogadać z wami, ten odcinek nie ma tytułu żadnego takiego jakiegoś supermanckiego, po prostu jestem w małym dołku, dosłownie jestem w małym dołku, jestem załamany psychicznie, mam kurwa depresję, chyba se stwierdzę sam sobie depresję, jestem załamany, naprawdę jestem w chuj załamany, no i tak, no, niestety, ale jestem załamany bez kitu. Gdzie tu się kurwa kredyty bierze? Czemu ten bank jest pusty? Ty, ja chciałem kredyt wziąć. Hey, what the fuck? Ty, czemu to nikogo nie ma? Ding dong, alo, alo. Ding dong. Ty, kurwa, co na to ochrony nie ma? Pch. A ludzie płaczą, że Pacific Standard to jest taki trudny napad. Kurwa, jak to nawet policji nie ma? To nawet ochrony nie ma, tak? To trudny napad jest. Dzień dobry. Dzień dobry. A tu kiedyś pracowałem w tym biurze. Pojebane. Bez kitu tu nic nie ma. Ja pamiętam jak kiedyś był glitch, że dało się wejść do skarbca. Czekajcie, czy to jeszcze działa, czekajcie, aż se sprawdzę. Ale chyba jeszcze nie da wejść do skarbca. Były trzy sposoby. Ten nie działa. A ten przed chwilą wymyśliłem. Ten też nie działa. Ten też nie działa. Chujowy ten glitch. Bez kitu. Abym się śmiał, by się to dało normalnie wejść przez drzwi. A ja pierdolę. Bez kitu chyba trudny jest ten napad. Ty, bez kitu trudny ten napad dojść. Halo, ja chcę wyjść stąd. Halo. No i tu pieniądze trzymają. Ty, bez kitu, ja im tu pieniądze trzymają. Chujowy ten bank, bez pieniędzy, nie no, jakby na przykład, wracając do tamtego odcinka, tamtej serii, że na przykład widz powie, że mu na przykład kupił jakiś, nie wiem, sportowy samochód czy coś, albo rower, albo sportowy samochód i tak będę musiał to kupić, ale nieważne, na 16 tysięcy subskrypcji wpada zajebiste solo kupowanie bez wymagań, totalnie, no, jest jedno wymaganie, potrzebujecie biuro i garaż i nic więcej, no i samochód, który chcecie kupować. A więc zostawcie sobie łapę w górę, trzymajcie się, to by było na tyle w tym odcinku, ten odcinek był naprawdę pojebany, w sumie tak samo jak
większość moich odcinków, więc no, siemka i zapraszam was na premiery mojej nutki, jest o godzinie 16.